Daniel Martyniuk zaśpiewał swoją piosenkę. Internauci zaskoczeni, piękny głos. Daniel Martyniuk dzień po skandalu, jaki wywołał w mediach swoim zachowaniem w Zakopanem, zapowiedział, że zaczyna karierę wokalną. W sieci pojawił się fragment jego debiutanckiego utworu. Część internautów jest pod wrażeniem talentu syna Zenka Martyniuka. Czy niepokorny 34-latek ma szansę podpić polską scenę muzyczną? W noworoczny poniedziałek Daniel Martyniuk postawił na nogi pół Zakopanego. Syn słynnego wokalisty Disco Polo przez wiele godzin zakłócał spokój między innymi gościom luksusowego hotelu Belvedere w Zakopanem. Kilkukrotnie interweniowała ochrona hotelu oraz policja. 34-latek nie chciał się jednak uspokoić. W końcu został zakuty w kajdanki i przewieziony na komisariat. Daniel Martyniuk zapowiedział muzyczną karierę. Dzień po aferze, jaką rozpętał, Daniel Martyniuk zabrał głos w mediach społecznościowych. Nie chciał komentować swojego zachowania, ale uznał, że to świetny moment na zapowiedzenie swojej muzycznej kariery. Syn Zenka Martyniuka przedstawił swojego menadżera i ogłosił datę premiery pierwszego solowego utworu Nigdy nie zapomnę. Daniel jest bardzo umuzykalniony, ma świetny głos, zna bardzo dobrze angielski. Potrafi śpiewać zarówno kawery, jak i polską poezję śpiewaną. Wziąłem go do studia i zrobiłem mu test, taki jak robiłem 100 innym osobom, a było u mnie w studiu pół polskiej estrady, powiedział w rozmowie z Faktem menadżer młodego Martyniuka, Marcin Kilian. Panowie mają ambitne plany. Do wakacji chcą wypuścić na rynek muzyczny kolejne utwory, a najdalej jesienią wydać płytę. Myślą też o organizacji trasy koncertowej. Daniel Martyniuk dał próbkę wokalnych możliwości. Premiera utworu Daniela Martyniuka oraz teledysku zaplanowana jest na 5 grudnia na godzinę 20:00. Syn króla Disco Polo już wcześniej postanowił dać fanom w mediach społecznościowych próbkę swoich wokalnych możliwości. Na TikToku pojawiło się nagranie, na którym Martyniuk śpiewa swoją piosenkę, posiłkując się zapisanym na kartce tekstem, a Marcin Kilian przygrywa mu na gitarze. Internauci są pod wrażeniem talentu Daniela Martyniuka. Ślicznie, piękny głos. Mnie się podoba. Naprawdę nieźle, gratulacje. Czytamy w komentarzach. Pojawiły się także sceptyczne opinie oraz oczywiste porównania do słynnego ojca. Tatuś z playbacku, synuś z karki. Spoko, powinien iść w ślady ojca, ma lepszy głos. Oj, nie będzie jak Zenek, piszą internauci.